Drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnej części naszego minicyklu Historie wybrane. Dziś historię, którą będziemy zaczynać od postaci drugoplanowych. Myślę, że każdy, kto interesuje się filmem, wie, że jedną z nagród przyznawanych przez różne akademie filmowe jest nagroda za najlepszą rolę drugoplanową. Nie wiem, czy te role drugoplanowe biblijne są zawsze najlepsze i czy tym postaciom należy się nagroda. Natomiast na pewno mamy cały zestaw postaci biblijnych, które pojawiają się nam na kartach biblijnych wtedy, kiedy mamy czytania biblijne w kościele, wtedy, kiedy mamy teksty kazalne, ale właśnie zazwyczaj jako postacie drugoplanowe, czyli jako postać, która występuje w dodatku do innej postaci albo do przewija nam się przez pewną historię. I chciałbym, żebyśmy ten mini cykl zaczęli od postaci Lota, który najczęściej pojawia nam się w historii wtedy, kiedy mówimy o Abrahamie. A żeby było śmieszniej, to historia Lota jest chyba najbardziej znana z takiej epizodycznej roli, czyli żony Lota zamienionej w słup soli, ale o tym też wspomnimy. Zacznijmy historię Lota, która, tak jak powiedziałem, jest nierozerwalnie związana z historią Abrahama. I tak oto w 11 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy. A oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota. Haran zmarł za życia swojego ojca Teracha w ojczyźnie swojej w Ur Chaldejskim. I drodzy, taka mała uwaga historyczna. O ile Haran mógł umrzeć w Ur, to na pewno nie mógł zemrzeć w Ur Chaldejskim, dlatego że Chaldejczycy na kartach historii pojawiają nam się wiele wieków później niż historia, która teraz się dzieje, ale ten, który później spisywał te ustne historie, z pewnością chciał to w miarę dokładnie umiejscowić i ten dodatek Ur Chaldejskie to jest już dowód tego, że ta historia była wiele wieków później spisywana. Po śmierci swojego ojca Lot jest tym, którym zaopiekował się najpierw jego dziadek, a później po śmierci dziadka, jak będziemy widzieli z tej historii, tym, który przejmuje opiekę nad Lotem jest Abram, który wraz ze swoją rodziną, a później właśnie również z Lotem, wyrusza do ziemi Kanaan. I tak rozpoczyna się historia wędrówki Abrama, której towarzyszem jest również Lot. Jak czytamy później w 12 rozdziale, kiedy docierają do ziemi Kanaan, w pewnym momencie ta ziemia przeżywa okres głodu i Abram wraz z Lotem, choć to będziemy wiedzieli dopiero z późniejszej historii, będą kierować się do Egiptu. Dlaczego do Egiptu? Dlatego, że w tamtym okresie Egipt był spichlerzem świata. To właśnie tam można było spodziewać się tego, że wystarczy zboża, wystarczy chleba dla wszystkich, którzy przyjdą. No i właśnie tam o przeżycie będzie walczył Abram. O przeżycie również w innym kontekście, ale to już jest zupełnie inna historia. Natomiast w Egipcie Abramowi towarzyszy Lot, bo jak czytamy w 13 rozdziale już, wyruszył wtedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. Także cały czas ten Lot pojawia nam się tylko wzmiankowo jako postać towarzysząca Abramowi, ale mijają lata. Lot też, tak jak i Abram, zaczyna zdobywać różnego rodzaju dobytek. I w 13 rozdziale mamy po raz pierwszy historię Lota, w której dochodzi do pewnego konfliktu. Otóż zarówno pasterze Abrama, jak i pasterze Lota szukają miejsca do tego, żeby ich owce mogły najeść się dosyta. Szukają źródeł wody, by ich owce mogły się napoić. No ale okazuje się, drodzy, taka jest rzeczywistość, że ziemia nie jest w stanie zrodzić więcej niż rodzi, że trawy jest tyle, ile jest i kiedy wzrasta populacja, czy to ludzi, czy to zwierząt, w pewnym momencie ziemia nie jest w stanie wyżywić wszystkich. Dochodzi do sporu pomiędzy pasterzami Lota i pasterzami Abrama i muszę powiedzieć, że wtedy Abram podejmie bardzo trudną z jednej strony decyzję, ale z drugiej bardzo mądrą. Spotyka się z Lotem, zależy mu na tej relacji,
Nie chcę, aby konflikt pasterzy jakby poszedł w górę, jakby przerodził się w konflikt pomiędzy nim a jego bratankiem, chyba dobrze mówię. Rozmawiają i mówię, zobacz, ziemi jest dużo, musimy się rozstać, bo po prostu nie jesteśmy w stanie dalej razem funkcjonować. Tak zwyczajnie po prostu ziemia nas nie wyżywi. Wybierz, gdzie chcesz pójść. No i kiedy Lot rozgląda się, kiedy widzi tereny nadjordańskie, tereny obfitujące w wodę, tereny zielone, wybiera dla siebie miejsce, które wydaje się, że będzie najlepszym miejscem do tego, żeby mógł spokojnie żyć. No jak okaże się później, nie jest to najbezpieczniejsze, ani nie jest to najlepsze miejsce do życia, no ale tak to w życiu też bywa, że kiedy podejmujemy decyzję, nie zawsze wiemy, co przyniosą dni, których jeszcze nie znamy. Lot więc osiadł gdzieś w terenach nadjordańskich. Nie wiemy dokładnie w jakim miejscu, no ale okazuje się, że teren ten zostaje najechany przez innych, którzy też chcieliby pomnożyć swój dobytek. Lot zostaje wzięty do niewoli. No i tutaj po raz kolejny pojawia się Abram. Skrzykuje swoich ludzi w liczbie ponad 300, co pokazuje, jak urósł w dobytek Abram. Udaje mu się pokonać tych, którzy wzięli w niewolę Lota, uwalnia Lota. No i potem mamy już znów historię Abrama, natomiast wiemy, że Lot po tej historii przestaje być pasterzem. Nie do końca wiemy, co się stało. Czy dobytek, który miał, został zabrany i nie udało mu się go odzyskać. Wiemy, że miejscem, które wybiera do swojego życia, jest miasto Sodoma. No, nam kojarzące się jak najgorzej z grzechem i z karą Bożą. O tym też za chwilę. Natomiast Lot wybiera miejsce być może dlatego, że wydaje mu się, że będzie wygodniej. Że teraz, kiedy już nie ma całego tego dobytku, będzie mu po prostu łatwiej żyć. Osiada w Sodomie. No a jak z późniejszych kart biblijnych wiemy, Sodoma staje się miastem, no, które Bóg chce zniszczyć z powodu jego grzechu. Przychodzą do Sodomy mężowie Boży, którzy chcą ostrzec Lota przed tym wszystkim, co chce z tym miastem uczynić Bóg. I można powiedzieć, że to jest jedna z takich historii, w której Bóg mówi człowiekowi, co się stanie. No ale jak czytamy z kart biblijnych, ci, których o tym powiadamia Lot, krewnych, nie chcą mu wierzyć. Tak niestety, drodzy, często jest, że nie wierzymy w to, co Bóg mówi, no a potem bywa już za późno. Historia w Sodomie jest też historią straszną z naszego punktu widzenia. Historią pokazującą ludzi, którzy nie mają umiaru, którzy nie potrafią powstrzymać się przed niczym, ale też pokazują Lota jako człowieka chyba, który już się pogubił. W pewnym momencie, widząc niebezpieczeństwo, jakie no, czyha na tych, którzy staną się gośćmi jego domu, mówi ludziom, którzy napastują ich, słuchajcie, weźcie moje córki, zróbcie z nimi co chcecie, ale zostawcie gości, którzy do mnie przyszli. To jest straszne, ale to, drodzy, tak sobie myślę, pokazuje niestety stosunek, jaki wtedy miano do kobiet. Na Bliskim Wschodzie on jest do dzisiaj dość trudny dla nas do zrozumienia i to jest chyba jeden z przejawów tego, jak wtedy traktowano kobiety. Wiemy, że ta historia kończy się tym, że ostatecznie Lot wraz z swoją żoną oraz córkami zostaje wyprowadzony niemal siłą przez owych mężów bożych. Mają zakaz oglądania się za siebie, by nie zobaczyć tego wszystkiego, co będzie działo się z Sodomą i Gomorą. No i właśnie wtedy mamy ten epizod żony, która nie wytrzymuje, obraca się za siebie i staje się słupem soli. Zresztą do dziś wskazywanym, no właśnie, po jednej i po drugiej stronie Morza Martwego, każdy chce wskazać właściwy słup soli, pokazując miejsce, w którym żona Lota została właśnie w ten słup soli zamieniona. Natomiast wiemy, że po tym wszystkim Lot ze swoimi córkami osiada w Soarze. Nie jest tam zbyt długo. Potem przenosi się do jednej z jaskiń nad Morzem Martwym.
Dzisiaj tradycja chrześcijańska widzi tę jaskinię po stronie jordańskiej. Tam jest grota Lota, tam w wczesnym okresie chrześcijańskim powstał kościół w tym miejscu, także resztki tego kościoła można do dzisiaj oglądać. No i tam znów mamy jedną z tych historii, która dla nas jest kompletnie niewyobrażalna, ale chyba pokazująca właśnie perspektywę zbierania materiałów, czy zbierania tych różnych tradycji biblijnych, które mamy zawarte w Bożym Słowie. Musimy pamiętać, że Izraelici nie darzyli zbyt wielką sympatią ani Amonitów, ani Moabitów. W związku z tym tak, a nie inaczej widzieli pochodzenie tych dwóch narodów. Jak czytamy w 19 rozdziale od 30 wiersza, córki Lota, widząc, że ich ojciec zestarzał się, a one nie mają potomstwa, myśląc o tym, że to nie ojciec nie ma dalej potomstwa, że jego linia wymrze, jedna po drugiej upijają ojca i ten w nieświadomości sypia z własnymi córkami i stąd rodzą się dzieci, protoplaści Moabitów i Amonitów. I tak kończy się historia. Jedna z interpretacji, która mówi nam o historii Lota, mówi o tym, że kiedy Lot rozstaje się z Abramem, to rozstaje się nie tylko z nim jako z człowiekiem, ale też rozstaje się z Bogiem. Że odejście od Abrama to również odejście od tego, który pokazywał wiarę w jedynego Boga i pójście w świat tak, jaki on jest. Wybieranie tego wszystkiego, co w tym świecie jest, również z jego wierzeniami, a potem są konsekwencje takie, a nie inne. Czy to jest interpretacja właściwa? Nie wiem, ale myślę, że warto od czasu do czasu odświeżyć sobie tę historię. I dziś historia Lota. Na kolejną historię, historię Ezawa, zapraszam do kolejnego odcinka.